Pamiętajcie, nie wolno mówić, że Ordo Juris jest spo sponsorowane przez Kreml i nie wolno mówić, że Dom Development uprawia patodeveloperkę. Bo jest to dla mnie bardzo ciekawy wątek, też ze względu na to, że mam pewne personalne doświadczenia z... z... Historia będzie o dom development. I zacznę od tego, z, 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 zacznę od tego, że jeżeli nie znacie, nie znacie domu, to macie szczęście. A Dom ogólnie, rzecz biorąc, jest dość chujową firmą i on ma Gałąź deweloperską, i ma gałąź związaną z e, e, po prostu obrotem, nieruchomościami i, i, wynajmu, i wynajmem. I generalnie rzecz biorąc, Dom jest jedną z tych firm, które wkroczyły na rynek i oferowały tą odwrotną hipotekę czyli e, proponowały starszym osobom, e, że będą im płacić do końca ich życia. Za po prostu comiesięczną, co miesięczną, co, 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 co miesięczną wypłatę za, za mieszkanie. I po prostu, kiedy taka starsza osoba odejdzie, to fundusz przejmuje mieszkanie. I staje się jego właścicielem. nie? Ogólnie już sama odwrotna hipoteka jest czymś, co jest dość śliskie. Bo to jest, bo de facto nie oszukujmy się. Odwrotna hipoteka jest robieniem zakładu o to, że umrzesz zanim ci zanim zapłacimy cenę mieszkania. I jest troszeczkę liczeniem na to, że, że szybko szczęśniesz. Więc od, zarówno od strony etycznej, jak i od strony nawet wydaje mi się takiego po prostu, wiecie, kapitalistycznego obrotu, to jest coś, co się, Jakby to, to nie, 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 nie jest fajne. A, I tak się głupio składa, że ja mam też doświadczenie z domem właśnie dokładnie od tej strony. To znaczy, ja mieszkam w mieszkałem w Łodzi w dużym bloku. Jestem właścicielem mieszkania w dużym bloku, w którym w pewnym momencie jak zaczęły się te słynne ulgi na, na wykup mieszkania. No to była, był rzut na to, żeby, żeby ludzie wykupowali, wykupowali grunt i, i płacili po prostu, żeby mieszkanie własnościowe stawało się własnościowe razem nam z działką pod blokiem. To jest coś, co też ogólnie jest jednym z chujowych a, pomysłów postkomunistycznej Polski, ale osobna rzecz. I deal jest taki, że cały, cała, ca, cały pomysł na ten wykup. Obraca się wokół tego, że miasta w pewnym momencie zaczęły dawać rabat na, na, na ten wykup, bo to też troszeczkę upraszczało pewne sprawy, pozwalało księgi wieczyste łączyć. Długo by mówić. Klucz jest takie, że dostawaliście 90% rabat na wykupienie, na, na, na wykupienie fragmentu, fragmentu powiązanego z waszym mieszkaniem. Rzecz jest, rzecz jest taka, że ten, ta ulga. Była dla ludzi. Dla osób. Dla człowieków. W moim bloku dom development posiadał jedno albo dwa mieszkania. Właśnie nabyte przez, przez odwróconą hipotekę. I dom development był bardzo niezadowolony, że podczas gdy ludzie mieli płacić za ten wykup. 200-300 zł, to on by za wykup mieszkania, tej, te, te, tego, te, te, tego elementu mieszkania, musiał zapłacić 10 tysięcy. To jest mniej więcej coś takiego, bo tak, tak wyglądały te zniżki. Albo nawet mniej, nie pamiętam. W każdym razie co, 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 coś w tym stylu. I wyobraźcie sobie, że w związku z tym, że, że, że dom się zachował jak się zachował, poszedł z tym do sądu. I sądził się o to, że on się od miasta domagał, żeby też dostać zniżkę, które ostatecznie na szczęście kurwa nie dostał, bo jebać dom, do, 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 dom jako, jako firmę, ale konsekwencją tego, że on do sądu i się szarpał, ponieważ te obniżki dla wszystkich pozostałych były czasowe, w sensie miasto miało konkretne widełki czasowe na to, żebyście mogli zapłacić mniej. To rezultatem tego było, że często starzy albo starzejący się ludzie, zamiast zapłacić 200 zł za wykup, nagle budzili się w sytuacji, w której musieli zapłacić 1000 zł albo więcej. Ponieważ ta zniżka, w momencie, w którym, w którym przeskoczyło się przez widełki, spadała tam z 90% do, do, do 60% na przykład. I. Wyobraźcie sobie, kurwa, jak bardzo skąpym trzeba być, żeby się o coś takiego szarpać, i żeby wkładać tak naprawdę w, w procedurę prawną więcej energii, więcej roboczogodzin, niż, niż, niż faktycznie musielibyście zapłacić, gdybyście, gdybyście się nie szarpali. Dom Development, proszę Państwa. I teraz posłuchajmy o Pato Developerce i dom, i dom Development. Rządy w Polsce w końcu wzięły się za Pato Developerkę. Niestety nie od tej strony co trzeba. Mamy pierwszą e, osobę w Polsce ukaraną za mówienie Pato Developerka. Zapamiętajcie, słowo Pato Developerka narusza dobra osobiste firmy Dom Development. Poznajcie historię e, S. Jak tu, jak się nazywa? Stefana Gardawskiego. Zacznijmy od początku. W 2016 roku Warszawa sprzedała działkę stanowiącą część zabytkowego parku w Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych. Jak się okazało, sprzedaż odbyła się bez wymaganej zgody konserwatora zabytków, co pomógł ujawnić aktywista Miasto jest Nasze – Gardawski. Na jednej z działek Dom Development zbudował luksusowe apartamentowce. W latach 2018-2020 Stefan nagłośnił sprawę, a afera na kamionku była szeroko komentowana w mediach. Jednym z wątków było wykorzystanie pasa drogowego jako zaplecza budowy, co było niezgodne z umową… Po nagłośnieniu tego faktu przez Stefana Miasto jest naszej Media e, i Media urząd nałożył na dom Development karę w wysokości prawie 37 milionów PLN. Kara ta na skutek błędów formalnych miasta została później niestety uchylona. Zajebi to, jest, to jest ekstra, nie? Cała sprawa nie spodobała się spółce Dom Development, która w akcie zemsty postanowiła pozwać Stefana za naruszenie dóbr osobistych. To pewnie przypadek, że przedsądowe wyzwanie Stefa Stefan otrzymał na służbowego maila. W dniu konferencji prasowej miasto jest nasze o innej inwestycji Dom Development na woli. Był to typowy SLAP, czyli dla osób, które nie wiedzą SLAP to jest Strategic Lawsuit Against Public Participation, czyli to jest generalnie e prawny odpowiednik kłódki, tak? Chodzi o to, że pozywamy cię i nie liczymy tak naprawdę, że wygramy w sądzie, nie zależy nam specjalnie na tym. Ważne jest to, żeby sprawa sądowa się ciągnęła i żeby narzucić osobie, która, którą pozywamy, zakaz wypowiadania się o nas pod groźbą dalszych konsekwencji prawnych. Na tym polegają slapy i to jest strategia, która niestety w Polsce robi się coraz bardziej popularna. Mające na celu ukaranie Stefana i zniechęcenie go do dalszego zainteresowania sprawą. Przyczynkiem były trzy tweety Stefana na, na, na temat sprawy. Spójrzcie, jak straszne rzeczy napisał Stefan i jak wrażliwy na krytykę jest Dom Development. Podręcznikowy przykład niegospodarności, uspołecznienia kosztów prywa i prywatyzacji zysków. To miasto należy do deweloperów, dla których ratusz miasta jest gotowy obchodzić przepisy, a ratusz dzielnicowy dopłacić im miliony do inwestycji. I to jeszcze w okresie ostrych cięć budżetu. Je, jeszcze bardziej szokujące od samego pozwu jest jednak to, że sąd w pierwszej instacji, instancji uznał częściowo roszczenia Dom Development za słuszne. Spójrzcie na fragmenty uzasadnienia wyroku, które brzmią doprawdy kuriozalnie. Oto sąd potwierdza, że nie ma podstaw do twierdzenia, że chodziło o zastraszenie Stefana. Nie, zdaniem sądu konsekwencją mogła być utrata klientów i kontrahentów przez Dom Development oraz na skutek akcji pozwanego klienci mogliby utracić zaufanie i nie nabywać jej produktów. Przyjmując obiektywny, e, obiektywny miernik oceny naruszenia dobra osobistego, należy zauważyć, że wypowiedzi pozwanego godziły w renomę powoda, a ich konsekwencją mogła być faktyczna utrata przez nią klientów i kontrahentów. Na skutek akcji pozwanego mogliby oni utracić zaufanie do powoda i nie nabywać jej produktów, bądź nie współpracować z nią na płaszczyźnie handlowej. W związku z działaniami pozwanego powód musiał się poddać kontroli i składać wyjaśnienia. W ocenie sądu istniały realne obawy odnośnie powstają uszczerbów dla powodowej spółki, która mogła, które mogłyby wpłynąć na jej kondycję finansową. Czujecie? Ee, Stefan, przez ujawnienie niewygodnych faktów o DD, miał nie, niemal doprowadzić do upadku największego dewelopera w Polsce. Klienci byli o krok od zaprzestania kupowania jego mieszkań. Rzecz jasne, apartamenty w inwestycji sprzedały się na pniu jeszcze przed końcem budowy. W dalszej części sąd stwierdza także, że ton tweeta jest prześmiewczy, a Stefan insynuuje, jakoby deweloper uzyskał korzyść majątkową. Przypominam, to po nagłośnieniu sprawy m.in. przez Stefana, jest to nałożyło karę 37 milionów złotych na dom Development. W wpisie z 26 października 2020 Pozwany zainsynuował, że powód niewłaściwie realizuje inwestycje w zakresie remontu drogi publicznej oraz uzyskuje w związku z tą inwestycją korzyść majątkową, która nie jest mu należna. Wpis został przy tym skonstruowany w tonie przyśmiewczym poprzez posłużenie się cudzysłowiem w odniesieniu do słowa remontuje. W ocenie sądu wypowiedź Pozwanego w opinii publicznej może podważać zaufanie do powodu, a tym samym godzić w jego dobre imię. No i creme de la creme. Sąd stwierdza, że tweet, w którym Stefan ciesząc się z nałożenia powyższej kary, mówi: Wielki dzień w walce z patodeweloperką jest obraźliwy wobec Dom Development i bezpodstawny. Nie wolno się cieszyć z ukarania przez miasto dewelopera. Odnosząc się do sformułowań dotyczących porównania działalności powoda do deweloperki, w ocenie sądu odbiór wskazanego pojęcia w opinii publicznej jest jednoznacznie negatywny. deweloperka jest to słowo powstałe z połączenia słów patologia i deweloper. Słowo patologia budzi jednoznacznie negatywne skojarzenia i określa nieprawidłowe zjawiska zaburzenia. Samo określenie deweloperka jest określeniem potocznym używanym do opisywania inwestycji, które charakteryzują się uderzającymi i widocznymi na pierwszy rzut oka nieprawidłowościami w realizowaniu inwestycji budowlanych, takich jak... Nie wiem, inwestycje, na które się nakłada 37 milionów złotych kary. Słowo pod deweloperka użyte w stosunku do powoda jest obraźliwe i nie, nie znajduje żadnego uzasadnienia. Naprawdę trudno przejść do porządku dziennego nad tym, że w tak oczywistej sprawie, gdzie jedynym celem dewelopera jest uciszenie krytyki i zastraszenie osoby, która nagłaśnia niesprawiedliwości, sąd nie staje w jej obronie. Aktualnie sprawa jest w drugiej instancji, wciąż jest więc nadzieja, że sąd w całości oddali powództwo Dom development. Dzielę się z Wami tą historią, bo uważam, że takie praktyki deweloperów i broniących ich sądów wymagają nagłośnienia. Pamiętajcie, nie wolno mówić, że Ordo-Juris jest spo sponsorowane przez Kreml, i nie wolno mówić, że. Dom Development uprawia deweloperkę. To, to jest niesamowite, po prostu. No nieładnie mówić, że ludzie już że kradnie. No właśnie, właśnie to jest to. Jest, to, jest, to, jest to. to jest, pamiętajcie, najważniejsze to nie być niemiłym dla firmy, nie? To jest ta sama kultura, którą widzimy wszędzie, nie? Którą widzimy na poziomie naszego rządu, który w pierwszej kolejności martwi się o dobrostan przedsiębiorców. To jest to, co, co non-stop się pojawia w mediach, że Boże, jaki ten świat jest niesprawiedliwy wobec dawców pracy w naszym kraju. I to jest ciągła troska, że prywatny obywatel, ale aktywista, więc najgorszy człowiek, a który, który wypowiada słowa krytyki, może całą firmę położyć. Może, może sprawić, że ludzie przyjdą i powiedzą to jest dom de... Nie. Ja odmawiam. Ja, ja nie mogę. Ja jestem... Ja z jednej strony potrzebuję mieszkać, ale z drugiej strony, jak myślę o tym, że miałbym mieszkać w kimś, kto robi... u kogoś, kto robi patodeveloperkę w tym kraju pełnym patodeveloperki, to ja... moralność mi nie, nie pozwala. Ja teraz cofnę kredyt hipoteczny, który wziąłem i, i od, od, odejdę w losowym kierunku. Będę mieszkać pod mostem, jak zwykłe trolle. Nie? Fascynuje mnie to, jak bardzo my kurwa bierzemy przykład z USA. Nie? Naprawdę naprawdę jeszcze jeszcze pojedźmy dalej i dojdźmy do tego, że pieniądze są formą wypowiedzi, a korporacje mają dokładnie takie same prawa jak ludzie, tylko bardziej. Już będzie w ogóle super. Nie? W sensie zdecydujmy się na otwarty, jawny lobbying polityków, tak, żeby politycy mogli przyjmować pieniądze od, od, od przedsiębiorstw. W ramach właśnie mowy i żeby mogli, żeby z, tak jak w USA spędzali znaczną część czasu nie na stanowieniu prawa, tylko na agitowaniu e, o, o fundusze na swoje kolejne kampanie albo na dorzucenie się partii na kampanię pozostałych polityków, którzy akurat są w danej chwili wybierani, już będziemy mieli po prostu kurwa kopię Stanów Zjednoczonych. To jest, to jest dla mnie fenomenalne, że właśnie nasz pivot daleka od yy, Rosji i ZSRR, uzasadniony, sprowadza się do tego, że my, kurwa, odbiegając od jednej ściany, przypierdalamy twarzą w tą przeciwną, nie? To jest, to jest jedna z tych rzeczy, które sprawiają, że I, ja, ja wiecie, ja czasem mam takie myśli, że o, może kiedyś ten kanał dojdzie do, 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 do punktu, w którym... Ja faktycznie odkładam sobie pieniądze, nie? W sensie mam oszczędności. W tej chwili nie mam oszczędności, jak ktoś miał wątpliwości. Myślę, mm, może, może tak będzie. Może zaszalejmy, że będziemy stać na to, żeby była druga osoba, której płacę za edytorkę. Jezus, szalone, kurwa, myśli. Mam takie fantazje. Dalej nie jestem sobie wstanie, w stanie wyobrazić sytuacji, w której jestem w stanie, kurwa, kupić w tym kraju mieszkanie, nie? Dwie części Karolina Krowa, pojedyncze z Flavius, A.M.B.R., Michał Kajkos, Aleksander Bratkowski, Dawcy Pizzy, Pawłowski, Ranafe, Dawid Korzyniowski Konrad Krysku, Marok W, Samrion Fingal, sen Puchcio, Strażnik Sanktuarium oraz WZK i Janek, Dawczynie Kawy z Ciastkiem Michał Piotrowski, Patrycja Zwarduń, Gruby Mewsisto, Piotr Strzemieczny, Zygmunt Brzęczek, Andrzej Dubiel, Jacek Stolarski, Wiktor Okowski, Marcin Lalak, posłok Krowy, Adrian Jaurezik, smutny, Michał, Michał Skoczyński, Jarosław Szczepański, Hipatia, Fosk, Chris Poland, Iden Silius Bartoszlewicki, Bartomiej, Behanord Birk, Maria Banani, Liczkoś oraz Szefo. I wreszcie osoby dające kawę. Kropster z Lublina, George, Sor George Soros, Kolamardor Kieczyński, Miejscowy, protonowy, archipan Krator Wszechkosmobytu, Izda Krzyżowska, Smoki Dorań, Kersium, Makar Wędzone Tofu, Patryk 128, Kenny Dres, Tomuś, Adam, Jaszczu 2, Dom, Egg, Hagdon, Usagi, Natmik, 39X oraz Mapkowicz. I... Dawczynie Herbaty, Arkadiusz Guminski, Piotr Kozieula, Kadercie Pecie Bristerek Pristerek, Kubiździem, Pati Master 3000, Podmonić 3, Hubert Mazur, Bartosz Zawadzki, Adam Kosiorek, Marchew Wyczuczenia, Tomasz Ruszewski. KTBM32, Monika Piechocińska, Kot Fejner Dawid Kozłowski, Miru Łukasz Pluskota, Adrian Rubelk Misiek, Darunir, Rachia, Łukasz, Kodin, Sonil Inklusi, Zylwono, Ksenczykowi, Koci Pilota, tyle Przegrać, Bochenek, Aniela M. Ma Pipai, Aneku, I y XLS, IC47, De Polan oraz Relilos. No ładnie wyszło ułożone, to nie? Ładnie, ładnie te listy, takie kolumny są, porządek jest. I, i ładne jest też to, że tylu was jest. Dziękuję, dziękuję Wam wszystkim, że wspieracie. Nawet jeżeli nie wspieracie na Patronajcie nie ma was na tej planszy, to dziękuję Wam za subskrypcję na, na, na Twitchu albo za członkostwa na YouTubie. Za to też dziękuję, jesteście super. Pozwalacie robić fajne rzeczy. Mam nadzieję, że zostajemy ze sobą dłużej. Do zobaczenia.